Dokładnie 7 minut przed pierwszą w nocy właśnie otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze dużej zjeżdżalni na placu zabaw przy ulicy Nysy Łużyckiej. Natychmiast skierowane tam zostały 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. W sumie 15 strażaków, podano prąd wody, następnie jeszcze zabezpieczono te tlące się elementy tego placu zabaw, tej obudowy, tej zjeżdżalni pianą gaśniczą. Działania skończyliśmy 45 minut po godzinie pierwszej. No i niestety ta największa atrakcja tego placu zabaw, który, tak jak Pan mówi, faktycznie nie został jeszcze oddany do użytku, spłonęła. W momencie, kiedy te tworzywa są narażone na oddziaływanie ognia, one wydzielają dużo trujących dymów, dlatego strażacy byli zabezpieczeni aparaty ochrony dróg oddechowych. Tego dymu było na tyle, na szczęście, mało, że nie zagrażał on sąsiednim budynkom.